Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj przywitał mnie taki oto widok w Raid. Mamy już jasność, jakie nagrody dostaniemy na obchody 15. rocznicy Plarium. I fajnie nam się to zgrywa z podwójnymi szansami na wylosowanie mitycznych czempionów, ponieważ dostajemy Primal Sharda, niestety tylko jednego. A kiedy już uda nam się wylosować tego swojego upragnionego mityka. Mamy również dla niego jedną książkę. Sprawdźmy teraz, na ile dni rozłożyli te nagrody. Mamy tutaj zakładkę 15. rocznica. I zobaczmy, na 3 dni bardzo szybko fajnie, że akurat Primal Sharda dali na początku będzie jedna dodatkowa szansa na mityka. Dość sporo energii średni Soulstone nagrody są ok. Także ja odbieram swoje i przejdziemy za chwilę do tego, po co się tu zebraliśmy, czyli do otwierania szardów. Spójrzmy jeszcze tylko, jak wygląda zdobywanie punktów w Deck of Fate. Mamy wszystkie nagrody dwie legendarne książki do zdobycia z nich najbardziej bym się ucieszył. I mamy tu gdzieś informację, tak, mamy, mamy Dungeon Divers i mamy punkt za otwieranie szardów. Primale mają 900. To dość dużo. Jeśli mnie pamięć nie myli, to w poprzednim Deko Fate primale miały 650. I tu trzeba przyznać, że to jest ukłon plarium w stronę graczy. I ja z moimi 23 primalami, licząc z tym, którego dostaliśmy, otworzę ponad połowę kar. I zobaczymy, co z nich wypadnie. Ale najpierw musimy otworzyć te szardy. Na rozgrzewkę, mam jeszcze do otworzenia prism szardy. Jedną szansę już miałem wcześniej i wyfarmiłem jeszcze dwie szanse. Trzeba przyznać, że taka sytuacja też wcześniej nie miała miejsca. Plarium zaoferowało nam aż cztery możliwości otwierania prism shardów, z tym, że jedna z nich była do zdobycia w Sammon także tą odpuściłem, ale pozostałe trzy eventy zrobiłem. Poprzednie jak może pamiętacie, wylosowałem Gio. Zobaczmy, co trafi się tym razem. Także rozgrzewka przed primalami. Otwieramy pierwszy prism shard. I zaczynamy od epika. I to zaczynamy od epika, którego nie miałem, a chciałem mieć. Neldor. Świetnie. Zastąpi po zbudowaniu prawdopodobnie Kriodana w moim teamie na Fire Knighta Hard 10. Ma nieco wyższą szansę na freeze, to jest dosłownie 5%, ale zawsze coś. Także bardzo się cieszę z tego epika. I druga szansa. Co tym razem? Tym razem legenda! <śmiech> <śmiech> Hmm, jakby to ująć eee, bardzo mi miło witamy pana na pokładzie. To mój trzeci Rotos, wiem, lubią mnie ci panowie. Nie jest mi z tego powodu źle, jest mi nawet bardzo dobrze z tego powodu. Natomiast gorzej, że nie mam Faction Guardians wypełniony dla Undead Hordes. ale kiedy to w końcu się stanie, będę miał Rotosa plus 2 aktualnie. Dobrze, no nie wiem, co wy powiecie na taką rozgrzewkę, ale ja czuję się całkiem nieźle rozgrzany. Także nie był to Wallmaster, ale tak jak mówiłem poprzednio, Rotos jest zawsze mile widziany na moim koncie. Dobrze, i przechodzimy do dania głównego. Chociaż ta przystawka, no powiem Wam, takich przystawek mogę konsumować ile tylko się da. Spróbujmy. 23 szardy, 1 sen. A może dwa? No, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Jeden sen. Zaczniemy od tych trzech pojedynczych. A potem polecimy dyszką. Jeszcze nigdy nie otwierałem 10 prism shardów. Nie udało mi się nigdy tyle nazbierać. Zaczynam od epika. Podwójne szanse tutaj przysłały nam panią Sylvan Watchers. Lecimy dalej. Drugi. Tym razem dość standardowo. Rerka przydadzą się do champion training. I jeszcze jedna szansa. Dobrze, i to jest ten czas. To jest ten moment, w którym otwieram 20 pryzm shardów. Sprawdźmy. Boję się. Zbierałem je długo. Musiałem ze sobą walczyć, żeby nie otworzyć ich wcześniej. Ale przyjąłem tą zasadę, żeby otwierać tylko w takich sytuacjach jak teraz. I tego się będę trzymał. Zaczynamy. Boję się cokolwiek mówić. Zaczynam od epika. Jest legenda! Kantes bardzo dobra. No, zaczekamy dalej. Co tu się jeszcze pokaże? Kantes jest nową legendą na moim koncie. Bardzo miło, że wpadła. Nie jest to wprawdzie to, na co czekałem. Ale sama Kantes jest fajnym nukerem. Być może nawet znajdzie się jakieś miejsce dla niej w moich teamach. I lecimy. Druga dziesiątka. Jeden sen. Co tym razem? Lecimy Rarki. Epic. Delver. O, będzie kolejny plus dla Delver. Missionary. Bardzo kiepski. Epic. Jeszcze dwa. Co będzie? Epic. No i niestety. No cóż. Kolejny raz nie dostałem mojego mitycznego czempiona. Bardzo mozolnie buduje Mercy. W tym momencie otworzyłem... Sprawdźmy w RSL helperze. RSL helper twierdzi, że dotychczas otworzyłem 72 pryzmowe szardy, w związku z tym nie jestem jeszcze nawet w połowie mercji. Samo otwieranie cóż, dwie legendy jedna nowa, jedna doskonała, druga bardzo dobra. Nie mogę być niezadowolony, być może zostaje lekki niedosyt. No, ale cóż, na mojego pierwszego mityka z szardów przyjdzie mi jeszcze poczekać. Dobrze, sprawdźmy w takim razie, czy uda się zdobyć jakąś legendarną książkę w Deck of Fate. Mam dokładnie połowę talii teraz do otworzenia. Robiąc Champion Training na pewno zdobędę jeszcze trochę punktów, także otworzę później nieco więcej tych kart, ale najpierw ta dwudziestka. Zacznijmy od rogów. Co tu się kryje? Mamy dwie zielone. Dobrze, to zmieńmy. Nie będzie to róg. No, i niestety to był błąd. Zapewne, jakbym otworzył róg, tak, to byłaby zielona. No mamy banner z frakcji Dark Elves i kolejny róg. Tak, no to był błąd, że odszedłem od rogu. W rogach wszystkie cztery mi się kryły. Sprawdźmy, może tutaj. I jest trzecia zielona. 100 gemów. Bardzo ładnie. A co w dodatkowym? No, pięknie. Trzy. Mortal są stołny. Muszę przyznać, bardzo się cieszę. I lecimy dalej. Zostało jeszcze 14. Sprawdźmy może tutaj. Kurczak pięciogwiazdkowy. Tych przyjmę każdą ilość, ale czekam na legendarne książki. Banner OK. Niestety zresetował nam. O, kolejna zielona, ale soulstone. Soulstone zawsze w każdej ilości. Ach, beczka. No dobrze, beczki w sumie też są OK, ale wolałbym znaleźć legendarną książkę. Teraz nie mam szczęścia. No chociaż dwie niebieskie po kolei. 100 tych monet lepszych. No, zobaczmy, czyżby były trzy niebieskie są koło siebie. Może tutaj też będzie niebieska. No nie. Ok, zielona, ale Mortal są tą jak najbardziej. Zobaczmy z drugiej strony. Kolejna zielona, zobaczmy z trzeciej strony. I kolejna zielona udało się. Co tym razem. No ok, ruda, epicka, ale sześciogwiazdkowa, także się przyda. I zostało 5 kart do otwarcia, sprawdźmy może co tu się międzykryje. Proszę, to jest mityczny banner sacred Se order. Fajnie, zobaczmy może co będzie tutaj. Dobra, zresetowało nam się na niebieskie. Czyżby kolejna niebieska? 200 gemów, bardzo fajnie. Kolejne. Te niebieskie dzisiaj lubią się trzymać razem, sprawdźmy co tutaj. Ach, no tu niestety znowu reset i zostało jeszcze ostatnie, kliknijmy sobie może tutaj. Żadnej legendarnej książki nie udało mi się jeszcze zdobyć. Nie będę się jakoś specjalnie spinał, żeby dofarmić tutaj. Na pewno nie będę otwierał już żadnych szardów tylko po to, żeby otworzyć cały ten deck of fate. Ale ponieważ robię champion training, także trochę punktów wpadnie jeszcze z Dungeon Divers, myślę, że jeszcze. Tak, do pięciu kart uda mi się tutaj otworzyć. Ale chwilę to potrwa, więc muszę z tym zaczekać. A dzisiaj cóż? No, nie mogę nie być zadowolony. Podzielcie się w komentarzach, jak Wam poszło otwieranie pryzmowych szardów. Ile ich otwieraliście? Jak daleko jesteście od mercy? To mercy na mitycznych czempionów, niestety, jest bardzo bolesne. Mnie nie pozostaje nic innego, jak zbierać Primal Shardy od nowa i poczekać na kolejny tego typu event. I na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.